Wow, jeszcze nagranie, matko, zapomniałem, a wziąłem się za robotę. No nic. Tak więc słów kilka. W dzisiejszej liturgii słowa moją uwagę najbardziej przykuwa Magnifikat. To słowa Maryi pełne uwielbienia. Maria jest u swojej krewnej Elżbiety w jej domu w górach i błogosławi Boga za wielkie rzeczy, które stały się jej udziałem, za to wszystko, co uczynił w jej życiu. Przede wszystkim za to, że została wybrana spośród setek tysięcy niewiast i została wybrana przez Boga właśnie na Matkę Jego Syna, na Matkę Jezusa Chrystusa. Maryja w tym momencie, tak sobie pomyślałem, że ona jest już inna, zupełnie inna niż ta, którą była na początku, wtedy, kiedy przyszedł do niej anioł i zwiastował jej tę nową dla niej rzecz. Maryja wydaje się, że jest już taka bardziej dojrzała, moglibyśmy powiedzieć nawet, że oswojona z łaską i błogosławi Boga. Taka jest właśnie też jej modlitwa. Tak, pomyślałem sobie też o tym, że my na przykład właśnie w naszych modlitwach, które zanosimy do Pana Boga, to najczęściej jest tak, że za coś Go przepraszamy, że byliśmy Mu może niewierni, nieuczciwi, że nie pełniliśmy Jego wolę. Z drugiej strony też często przyjmujemy taką postawę tych, którzy proszą, a więc tak w uniżeniu, w pokorze prosimy Go o to, żeby pozałatwiał wszystkie nasze sprawy. A tak na dobrą rzecz, tak myślę sobie, że jakoś mało chyba w naszym życiu jest uwielbienia Go. I tak myślę sobie, że być może to jest też taka właśnie ważna rzecz, żeby błogosławić Pana Boga wszędzie, gdziekolwiek jesteśmy i za wszystko, co w naszym życiu czyni. Tak na przykład robił święty Franciszek. Ta pieśń słoneczna, pochwała stworzenia, którą myślę sobie doskonale znamy, no jest odbiciem, odzwierciedleniem tego, co on nosił w sercu. Błogosławił Pana Boga. Więc może i my powinniśmy więcej czasu poświęcić na to właśnie, żeby Go uwielbiać. Za to, że jesteśmy, za to, co po prostu czyni w naszym życiu. Za to, że pozwala nam w czasie tego Adwentu stawać się ludźmi wolnymi. Lecę dalej do pracy.